Ktoś ożywił przeszłość i zapadł na dziwną chorobę. Jego przyjaciele postanowili dotrzeć z nim do pingwinów uzdrawiaczy. Mimo obawy przed gniewem Syreny Lodyny, która zabroniła pingwinom wykonywania tajemnych praktyk, pingwiny odprawiły ceremonię dwóch księżyców, mającą uleczyć Ediego. Pingwiny odkryły, że Edi zachorował na niebieski strach, ciężką chorobę atakującą umysł i ciało. Edi zaciekle walczył ze swoim strachem do chwili, kiedy Ok ukazał obu niedźwiedziom ich wspólne wspomnienia. Wówczas niedźwiedzie biały i niebieski zlały się w jedną postać. I w ten sposób Edi znów stał się dzielnym i dumnym niedźwiedziem. W chwili, kiedy nasi przyjaciele chcieli opuścić wyspę pingwinów, pojawił się Yeti, strażnik Syreny Lodyny, i kazał im iść ze sobą do kryształowej katedry, siedziby królowej Morza Białego. Kryształowa katedra. Szefie, szefie, mam zupełnie zlodowaciałe palce. A ja trąbkę. Chcemy wrócić na Morze Cyklonów, tutaj jest za zimno. A co za paskudny los, dał mi tak beznadziejną załogę. Szefie, 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 o, nigdy nie zgadniesz, co ja widzę. A wypierają się z wizytą do Syreny Lodyny! Co robimy, szefie? Ładujemy działa? Nie! Zaatakujemy ich, kiedy będą wychodzić z kryształowej katedry. A wtedy obiecuję wam, pokraję ich na tak cienkie plasterki, że będzie można przez nie wszystko widzieć! Balon cicho prześlizgiwał się pod lodowymi sklepieniami kryształowej katedry. Edi czuł się nadzwyczaj swojsko w tej budowli ze śniegu i lodu. Za to Max był przemarznięty do szpiku kości. Nigdy nie widziałem tak pięknego miejsca, ani tak zimnego. Zimna konserwuje, przyjacielu. Dlatego właśnie tutaj zakonserwowana jest cała historia naszego świata. Cała historia? A więc... pewnie i coś o niedźwiedziach. Niewątpliwie, Edi, niewątpliwie. Jednak niczego się tu nie dowiemy bez zgody Syreny Lodyny. W kryształowej katedrze dozwolone jest mówienie wyłącznie szeptem. Idźcie za mną i pamiętajcie, że nie wolno wam się zbliżać do jej wysokości, Syreny Lodyny. Jeżeli podejdziecie za blisko, zmienicie się w lodowe posągi, jak ci wszyscy śmiałkowie. Witajcie, podróżnicy. O, niedźwiedź? Tak, wasza wysokość. Niedźwiedź z przyjaciółmi. Dlatego zdecydowałem się przyprowadzić ich tutaj. I dobrze zrobiłeś. Podejdź, niedźwiedziu, podejdź. Uważaj, Edi! Jeśli podejdziesz za blisko, zmienisz się w lodowy posąg. Prawdziwy niedźwiedź. Tak, a kim niby miałbym być? Hipopotamem? Zuchwały jak niedźwiedź. Powiedz mi zatem, co się stało z twoimi braćmi? Jestem bardzo ciekawa ich losu. Od tak dawna nie mam od nich żadnych wiadomości. Nie mam zielonego pojęcia. Myślałem, że ty coś wiesz, pani. Czyżbyś nie znał losu własnych braci? Przepraszam, wasza królewska mość. Edi nie jest niedźwiedziem takim jak inne. Tak, wasza królewska. Edi wychował się wśród królików! Wśród królików? Jak to jest możliwe? Wtedy Ok i Max
opowiedzieli Syrenie Lodynie, jak Edi został przyjęty i wychowany przez króliki, jak pewnego dnia zdecydował się wyruszyć na poszukiwanie swoich braci niedźwiedzi, którzy podobno żyją na jednej z wysp na końcu świata. Nie znasz swojego pochodzenia? Pokażę ci więc coś, co cię zainteresuje. Przynieś mi kryształ Niedźwiedziopolisu. Tak jest, wasza wysokość. Niedźwiedziopolis? Co to takiego? To miasto niedźwiedzi. Starożytne. Sprzed upadku komety. Proszę, wasza wysokość. A teraz otwórz. Tak, wasza wysokość. O! Dawno, dawno temu niedźwiedzie żyły na lodowcu. Wybudowały tam wspaniałe miasto, Niedźwiedziopolis. I choć jego mieszkańcy uchodzili za mrukliwe istoty, znani byli ze swej praworządności, mądrości i dobrego głosu. Pewnego dnia na niebie pojawiła się ogromna kometa, która spadając uderzyła w lodowiec. Pod wpływem potężnego uderzenia lodowiec popękał i jeden z większych kawałków, ten, na którym znajdowało się miasto Niedźwiedziopolis, uniosły ze sobą wody oceanu. I tak zaniknął ślad po niedźwiedzie. Co się dzieje? To kometa! Wraca ta kometa! To niemożliwe! Słyszycie? Jakby strzały z działu! Wasza wysokość, ktoś nas atakuje! Kto ośmiela się atakować siedzibę królowej? Domyślam się, czyja to robota. Żarasz prawdzie? Kryształowa biblioteka. Jest w niej zapis całej historii naszego świata. Nie możemy dopuścić, żeby została zniszczona. A to włóczy kije! Jeśli nie chcą wychodzić, zmuszę ich do tego siłą! Ognia! Ognia! Teraz wyrzucaj pociski. A! Chyba nie myślisz, że przestraszysz piratów kulkami ze śniegu. Jedyną bronią, jakiej pozwala jej wysokość używać na swoim terytorium, są katapulty na śnieżne kule. Kule ze śniegu! Ci głupcy myślą, że przestraszymy się śnieżnych kulek! Kule śniegu kontra kulem ogniowym? Nie mamy w tej walce szans! Myślę, że będę się musiał wtrącić. Mam pewien pomysł. Maksiu, pomóż mi. Bandyci, niszczyciele, złoczyńcy, jeśli wpadną w moje ręce, zamrożę ich. Szefie, szefie, apsu, balon z niedźwiedziem, szefie. Na widelecz, piraczka parówko. Ten niedźwiedź ma doskonałe pomysły. Proszę się, nie dojdę! Ognia! Ognia! Strącić ten balon! Zestrzelić go! Wrzucić wsteczny bieg! Chować działa! Piraci uciekli, kryształowa katedra została ocalona. Dziękuję ci, Edi. I tobie też, Maksiu. I tobie, Ok. Mam nadzieję, że będę mogła odwdzięczyć się wam kiedyś. Edi, wiem, że niecierpliwie czekasz na chwilę, kiedy spotkasz swoich braci. Przykro mi, ale niestety nie wiem, gdzie się znajduje ich lodowa wyspa po tamtej katastrofie. Wiem tylko, że opuściła Królestwo Morza Białego i odpłynęła ku ciepłym morzom i gorącym wyspom. Żegnaj, Edi! Powodzenia! Edi, Max i Ok wzięli kurs na gorące wyspy. Z jednej strony Edi żył nadzieją, a z drugiej miał wątpliwości, czy obraz zakonserwowany w krysztale nie jest już tylko historią i czy możliwe jest, żeby niedźwiedzie przeżyły taką katastrofę. Edi, o czym myślisz? Jesteś taki smutny. Pomyślałem sobie, że być może jestem ostatnim niedźwiedziem na świecie. Przestań, Edi! Nie wolno nigdy tracić nadziei, przyjacielu!
Jak mały ektoplazmus! W swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód. Przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Bo tam, gdzieś z wnętrza wulkanu na gorącej wyspie, dochodzą już ryki potwora krytyki.